pani Marina Tokarenko. Pani Monika Płatka. Pani Halina Wolka. Pani Halinka Duszyńska. Kazimierz Pięto. Pani Iwona Rusi. Pani Paulina Nuzia. Pan Arkadiusz Lipień jest. Pani Maria Kusik. Bardzo dziękuję za pracę ciężką. I wszystkim innym nauczycielom, proszę Państwa, i administracji, i obsługę, proszę o kwiaty rozdać. Może ktoś z Państwa, Pan Przewodniczący, chciałby pewnie zabrać głos. Jeszcze bardzo prosimy. Pani Dyrektor, Szanowni Państwo Nauczyciele, Szanowni Zbrani, właściwie tym święcie zostało już powiedziane, to jest troszkę dużo. Powiedziała to młodzież, powiedziała to Pani Dyrektor, że tak naprawdę pozostaje mi tylko życzyć Państwu dużo zdrowia przede wszystkim, bo czasy są trudne i chciałbym, żeby ta szkoła musiała uczyć zdalnie. Dużo szczęścia w życiu osobistym i prywatnym. W moim traktu, takie moje przemyślenia, że człowiek szczęśliwy ma większy dar, ma dość przekazywaniu tego, co to może przypadać w przypadku nauczycieli, jest to po prostu przekaz telewizyjny. O muzyce nie będę mówił, że łagodzi opisanie mnie się zaskoczyło, to jest pozytywne rzeczy, że cieszymy się, że coraz większa grupa młodzieży tą muzykę, tej muzyki się uczy. Myślę, że im więcej ludzi będzie zakochanych w muzyce, tym po prostu społeczeństwo będzie lepsze. Państwo jesteście jakby pierwszym ogniwem, który w tym procesie kształcenia młodzieży na takich dobrych, solidnych, ciepłych ludzi. Jesteście tym pierwszym ogniwem, dlatego jesteśmy pełni szacunku dla Państwa pracy i też wdzięczności. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Na ręce Pani Dyrektor, to skromny wiatek dla wszystkich Państwa. Tak, zostanę w szkole.